Okej, okay. Cześć wszystkim, z tej strony Karol, witam w kolejnym odcinku Ruperta Barbarzyńcy. Dzisiaj będziemy wykonywać questa, kończyć questa o androidzie i wybierzemy się wpierw do Pinkertona w Rivet City, sprawdzić co on wie o androidzie. Mimo, że byliśmy, to w sumie się nie spytaliśmy go nic o androida, dlatego zróbmy to teraz. Mam nadzieję, że pod względem wyposażenia jest całkiem okej. Dobrze, po tym kwestie dopiero się wybiorę coś sprzedawać, także bierzemy mapę świata, przenosimy się tutaj do Rivet City i wydaje mi się, że będziemy musieli tak czy siak się przejść do Pinkertona, gdyż do Pinkertona nie ma prostego wejścia, więc okej, idziemy do Pinkertona i zobaczymy, co on nam powie. Tutaj jest Doc Hoff, u którego już oplałem rzeczy. Nie ma on za dużo gotowy, niestety. Nie ma. Będę musiał znaleźć w końcu jakiegoś typa, który ma mnóstwo gotówki, żebym mógł mu poopylać te rzeczy droższe. Tutaj był obóz supermutantów, którego już nie ma, oczywiście, bo się go pozbyłem, zostały tylko, można powiedzieć, barykady. I do okej, spoko to mi, spoko. Idziemy tutaj do wejścia bocznego do Pinkertona. Podobno można tam wodą się przedostać. Nie sprawdzałem osobiście, gdyż nie miałem zbytnio takiej potrzeby. Pomimo tego, że nie miałem 100 lockpicka, jeżeli oglądaliście odcinek specjalny, to mimo wszystko brakowało mi tam minimalnie do kolejnego poziomu i mogłem to po prostu zrobić. Dlatego nie szukałem alternatywnej drogi wejścia, tylko od razu poszedłem tutaj. Także wchodzimy jeszcze raz do odłamanego dzioba i idziemy do Pinkertona w takim razie. Tutaj są błotniaki. Gdzie ma jeszcze? Ciekawe, czy jeszcze Pinkerton ma tu gdzieś jakieś pułapki, których wcześniej nie zauważyłem. Wydaje mi się, że nie. To jest Pinkerton. Aloha. O nic mi nie chodzi. Idę się ciebie spytać o androida. Miej oczy i uszy otwarte. Są wszędzie. Pomówmy o rekonstrukcji twarzy i wymazaniu pamięci, które zrobiłeś androidowi. O czym ty mówisz, chłopcze? Nie wiem o niczym takim, ani o tym, jak go nazywasz. Android? A co to takiego? Ale bzdury gadasz. Powiedzmy, że w twoim dobrze pojętym interesie jest powiedzieć mi, co wiesz. Dobra, niech będzie. Ten android nazywa się teraz Harkness. Wchodzi i chce przerobić pamięć. Wziąłem nowe pamięci i wymieniłem jego stare. Sądzę, że nikt wcześniej tego nie robił. A na pewno nie tutaj. Ta cała technika wspólnoty wcale nie jest taka fantastyczna, jak się okazuje. Jestem też jedynym gościem na pustkowiach, który ma umiejętności i jaja, żeby przeprowadzić operację twarzy. Ciało tego androida nie różni się tak bardzo od naszego. Chcesz dowodu? Udokumentowałem całą rzecz, bym mógł rzucić to w twarz dr Lee, gdy trzeba będzie dać jej nauczkę. Nienawidzę tej nadętej dziwki. Ale ty jesteś zły, ale ty jesteś zły. Przykro mi, że nie dogadujesz się z dr Lee, ale porozmawiamy... Ale rozmawiamy o androidzie. Ta suka zrujnowała mi życie. Ale masz rację, kogo to obchodzi? Chcesz swojego dowodu? Wszystko jest w komputerze. Oto hasło, sprawdź sobie. A, do diabła, po prostu zabierz te obrazy i holotaśmę. Prosto z ust syntetycznego człowieka. Tylko nie mów Harknessowi. I tak ci nie uwierzy. A naprawdę nie chcesz go denerwować. Potrafi być dość nieprzyjemny. Aha, okej, wiemy, kim jest Harkness, prawda? Oj, wiemy. Trzeba powiedzieć Harknessowi. Gdybyś był androidem, chciałbyś to wiedzieć. Może jestem. Może moja armia androidów powstanie przeciwko tobie i gatunkowi ludzkiemu. Przepraszam. O, przepraszam. Nie mogłem się powstrzymać. Chyba masz rację. Ale nie martw się. Nie wymazałem do końca jego pamięci. Tylko ją ukryłem. Można ją odzyskać. Wystarczy tylko użyć trybu przywracania. Powiedz mu tylko aktywuj A321, kod przywracania Fiolet. A to uruchomi ukryte podprogramy. O,
Możesz przeprowadzić dla mnie rekonstrukcję twarzy? I to jak? Jestem jedyną osobą na całych pustkowiach, która posiada umiejętności i jaja potrzebne do wykonania rekonstrukcji twarzy. Wiesz? Słuchaj, różnisz się od tych wszystkich palantów, więc dogadajmy się. Chcesz sobie coś poprawić tu i tam? Zrobię to dla ciebie. Ja się podszkolę, a ty będziesz mieć najlepszego chirurga. Prawdopodobieństwo śmierci z moich rąk przez zakażenie wynosi tylko, powiedzmy, 35%. Więc jak chcesz wyglądać? Ej, Rupert! Rupert jest za niski. Rupert jest za niski, żeby się zmieścić tutaj do tego ekranu. Ej, no. Ej. No, ej. Wybacz. No nic. Nie sądzę, żeby była potrzeba przemodelowania Ruperta. Mimo, że dałem tam opcję... Dobra, gotowe. Jest zarąbiście. Nie. Chcesz zaakceptować twarz? Nie. No, tak. Interesy z tobą to przyjemność. Tak, nic nie chcę zrobić. Rupertowi Rupert jest idealny, a więc dlaczego pomagasz androidowi? Ha! A jak myślisz? Chciałem rozebrać ten otwieracz do puszek marki Wspólnota i zobaczyć, co ma w środku. Są tam rzeczy, o których tylko słyszałem i ciężko mi było w nie uwierzyć. Teraz rozumiem, czemu ten Zimmer tak bardzo chce go z powrotem. Może mi powiesz, co wiesz o Wspólnocie? To nas zbytnio nie obchodzi. Muszę już iść. Nie opuszczaj gardy! Okej, bo sam dostaniesz w pierdziel. Dobra, czekajcie, bo coś miałem zabrać. Coś miałem zabrać, prawda? On coś mi dawał. Czekajcie, tu jest jakieś drzwi. Zobaczmy, co tu jest. Ale masz tu fajne rzeczy. Ale masz tu śmietnik. Okradniemy ci wszystko. Odpocznij łóżko, nie mogę. Odpocząć tutaj też nie mogę. To za ten żart. Witam. To za ten niemiły, bardzo niemiły żart. Nic mi nie zrobisz. No, Pinkerton traci przytomność, szkoda. Dobra, nieważne. Hej! Hej! Książka? Szukajmy, może ma jakieś książki, co? Chociaż ja go już tam plądrowałem, tego... Pinkertona. Okej, idziemy ostrzec Harknera przed Zimmerem. Zimmera nie lubię. Zimmer jest jakimś takim starym dziadem, takim widać wrednym, który tylko myśli o pieniądzach i że pieniądze się tylko liczą. A tak naprawdę pieniądze się nie tylko liczą, bo liczy się również Rupert i jego przekonania. Zobaczmy jeszcze w zadaniach, co? Zgłoś się do Zimmera, ostrzeż Harknessa albo odkryj, co dr Preston wie o androidzie. Wiecie, my nie musimy chyba zbytnio się tam dowiadywać niczego od doktora Prestona, gdyż wiemy, gdzie jest Harkness. Znaczy, wiemy, gdzie jest android. I wiemy, jak się nazywa. Harkness jest dokładnie tutaj przede mną. Jestem teraz trochę zajęty. Masz jakiś problem? Owszem, mam. Nie wiem, jak to ująć. Nie jesteś tym, kim myślisz, że jesteś. Co to ma znaczyć? Słuchaj, nie mam czasu na egzystencjonalną debatę. I nie interesuje mnie religia, którą próbujesz mi wciskać. Nie jestem świadkiem Jehowym. To nie jest debata egzystencjalna. Jesteś robotem wspólnoty. Że niby co? Słuchaj, masz dokładnie 5 sekund, aby wyjaśnić mi, o co ci chodzi. Albo wylecisz z Rivet City najbliższym lukiem. Ale nie jesteśmy w Rivet City. Możesz mi grozić. Fakty mówią same za siebie. Mam zdjęcia i wyznanie na taśmie. Okej. Dobra, niech ci będzie. Ale to niemożliwe. Nie mogę być robotem, jestem istotą ludzką. Oddycham, jem. Cholera, nawet zaciąłem się dziś rano przy goleniu i krwawiłem. Roboty nie krwawią. A czy srałeś? To nie jest prawdziwa krew, Harkness, syntetyczna, tak jak cała reszta. Nie wiem, co powiedzieć. Nie jestem nawet pewien, co o tym myśleć. Przyznaję, to dość przekonujące dowody. Ale to nie ma żadnego sensu. Jak to możliwe? No, jak widać, możliwe. Przykro mi, Harkness, ale to jedyne wyjście. Nie. To jedyne wyjście. Aktywuj. A, 321, kod przewracania. Fiolet. Mój Boże. Ja pamiętam. Pamiętam wszystko. To, co było wcześniej. Zimmer. W
wspólnota, instytut. Mój Boże, wszyscy ci uciekinierzy, których schwytałem. Ty, to przez ciebie pamiętam. Dlaczego? Jak? Ja... Nieważne. Ja po prostu... Mój Boże, co ja zrobię? Moje życie, wszystko... To wszystko kłamstwo! O, nie gadaj, co zamierzasz zrobić z Simerem? To przed nim uciekać, nie? Nie martw się, Harkness, nie wyjawię twojej tajemnicy. Dziękuję. Naprawdę nie wiem, jak zareagowaliby ludzie, gdyby dowiedzieli się, że nie jestem... No wiesz... Wszyscy i tak wiedzą, że jesteś androidem. Oto mały dowód mojej wdzięczności. Najlepsza broń, jaką miałem, a mam ją chyba od zawsze. Karabin plazmowa 3.21. Cóż, znasz już prawdę, co teraz zrobisz? A więc jak mam cię teraz nazywać? Harkness 3.21. Co teraz zrobisz? Mam dwa zestawy pamięci. Jeden androida, jeden człowieka. Niektóre z nich są moje. Pozostałe należą do kogoś innego. Ale wolę być człowiekiem. To mój wybór. Ludzie na tym statku potrzebują mojej ochrony. I tym zamierzam się zajmować. Okej. To w sumie twój wybór. Dziękuję za pomoc. W takim razie do zobaczenia. To było oczywiste, że to ty mi pomogłeś, a nie ja tobie. A teraz... sprawdźmy sobie tego Gnata. Wiem, że to jest coś dobrego. Ogniwo fuzyjne. Obrażenia 32, a ja mam praktycznie... Jakie to jest drogie, jakie to jest fajne. Wiecie co? Sprawdzę to, jak to wygląda. To jak wygląda jak zwykły karabin plazmowy, aczkolwiek jest znacznie mocniejszy. I podejrzewam, że od tego momentu w przód trzeba będzie zacząć bawić się w plazmówki. Plazmóweczki. Okej, wydaje mi się, że trochę skopałem. Ze względu na to, że... Dobra, wiecie co? Ja wiem, gdzie ja popełniłem błąd. Weźmy szybko autosave'a. Jeszcze raz, bo mogę tutaj dostać dwie rzeczy. Dwie rzeczy mogę dostać. Mogę zarówno dostać karabin od Harknessa, albo mogę również dostać, ale również mogę dostać, jeżeli w odpowiedniej kolejności pójdę do, wpierw do Cimera, wtedy mogę dostać również od niego jakiś bajer. Cześć! Witam! Właśnie nad tym się zastanawiałem swoją drogą, zanim odpaliłem Fallouta, posłyszałem właśnie, że są... Że tego questa warto wykonać w ten sposób i dlatego cofnąłem. To jest chwila, tak naprawdę. A może nam naprawdę w przyszłości pomóc. Dobrze. Do Cimera. Cimera trzeba mu powiedzieć, że android nie żyje. Witam. Im szybciej odszukasz moją własność, tym szybciej wyniosę się z tych slumsów. Doprawdy, ludzie. Jak wy możecie tak żyć? Jezu, jesteś okropny. Android nie żyje. Widzisz, to jedna z wewnętrznych części. Tak. Co? Pokaż mi to. To neurowspomaganie. Wyjątkowe dla A321. Ja... I mówisz, że masz to z jego zwłok? Owszem. Zapewne inaczej nie można byłoby tego zdobyć. Cóż, niech to szlak. Obawiałem się, że tak się może stać, tu, na tych pustkowiach. Cóż, 10 kapsli za twój trud. Spróbuj sobie kupić wykształcenie tu, w tym piekle. Dobrego dnia! 50 kapsli. Zyskuję karmę. 360 expa. Jak ja mam tego questa wykonać? To jest pytanie. To mnie zastanawia. Zaraz będę musiał do was wrócić. Pójdźmy do doktora Prestona. Masz rację. Tu nie jestem bezpieczny. Nie wiem, co mnie czeka na północy, ale sądząc po tym, co mówił Zimmer, brzmi to jak raj. Dlaczego przechodziłby tyle, aby zabrać mnie, a raczej dawnego mnie, gdyby mu nie zależało? Wrócę z Zimmerem. Zacznę wszystko od nowa. Dzięki za pomoc w podjęciu właściwej decyzji. Oto mały dowód wdzięczności.
To najlepsza broń, jaką kiedykolwiek miałem, a mam ją od zawsze. Powiedz Zimmerowi, że jestem gotów na powrót do domu. Okej, okay, więc widzicie, wykonałem tego questa w sumie inaczej. I już wam mówię dlaczego. Otrzymuję nie dość, że broń, to otrzymuję jeszcze dodatkową nagrodę od Zimmera. Takie, można powiedzieć, usprawnienie moich umiejętności. Teraz muszę pójść do Zimmera. Zimmera muszę znaleźć jakoś. I to jest w sumie coś fajnego, bo mam dwie rzeczy w cenie jednej. Dlatego koniecznie chciałem to zrobić. Wybaczcie, teraz muszę tylko znaleźć Zimmera. Teraz kurde, jak do niego trafić? Science Lab. Chyba dobrze idę. Dostanę również negatywną karmę. Także ja się naprawdę, ale bardzo z tego powodu cieszę. Dobrze idę. Dokładnie. Voilà. Idziemy do Zimmera, otrzymamy sobie tutaj fajne rzeczy od niego i voilà. Im szybciej odszuka... Okej, okay, wiem, gdzie jest twój android, to Harkness, szef ochrony Red City. Okej. Okay. Harkness mówisz? Tak, tak, to by się zgadzało. W końcu pracował kiedyś dla specjalnego wydziału policji wspólnoty. I jest tu, w Rivet City. Doskonale. Muszę poczekać, znaleźć odpowiednią chwilę, by stawić mu czoła. Dziękuję za twą pomoc oraz dalszą dyskrecję w tej sprawie. A teraz przejdźmy do twojej zapłaty. Ten moduł bojowy bezpośrednio wpływa na twój system nerwowy. Myślę, że bardzo ci się przyda. Okej, okay, szybszy refleks. Zaawansowana technologia wspólnoty przyspieszyła twój czas reakcji, dzięki czemu łatwiej będzie ci trafić, korzystając z VATS. Voilà. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wszystko wyszło. Dostałem negatywną karmę. Jest wspaniale. Jest naprawdę wspaniale. Wykonaliśmy sobie questa tutaj dla... nie dla, tylko dotyczącego androida, więc nic nam teraz nie pozostaje innego, jak wysadzić megatonę, prawda? No to wygląda, że tak. Dobrze, zaznaczę sobie od razu questa potęga atomu. Wpierw idę zrobić Simsa, tak jak mówiłem, że tak zrobię, bo mnie denerwował. Udawał jakiegoś szeryfa, a tak naprawdę to ja powinienem być szeryfem Megatony, pomimo tego, że nie spędzam w ogóle czasu w Megatonie. Dlatego wpierw lecimy do Megatony zabić Lucasa Simsa. Okej, Megatona, tu jest. Potem pójdziemy do Tempenny Tower i wysadzimy Megatony w powietrze. Sims, bardzo mi przykro, czas umierać. Ale dostałeś. Okej, okay, dziękuję bardzo. Dziękuję. Chiński karabin szturmowy, kapelusz szeryfa. Percepcja plus jeden. Mam w końcu twój kapelusz. Chiński karabin szturmowy. Bierzemy. Swoją drogą, wykonując tego questa z androidem, uzależniłem się od wody. To jest dobrze. Okej, okay, pozbędziemy się ich, co? Będziemy złymi ludźmi. O Jezu, ile ich tu jest. Ale zabawa. Weźmy sobie steampaki. Voilà. I w sumie możemy się stąd wynosić. Chodź tu, Tommy Lee Jones. Ja wiem, że ty chcesz wszystkich zabić, ale to nie o to chodzi. Dobra. Uciekamy. Tempenny Tower jest tu. Dobra, nie mogę się tam dostać, bo są wrogowie. Super. Kto jest wrogiem? To jest moim wrogiem. Ej, tok. O, tam macie, kurde, takie coś fajne. Dobra, uciekamy stąd. Tommy, nie strzelaj do nich. Tommy.
Czekajcie, muszę tutaj pomóc Tomiemu, bo wezmę może tą plazmówkę, którą dał mi android, przy okazji ją sprawdzę. Zobaczcie, jak dobrze się Tomi trzyma w ogóle. Zobaczcie, praktycznie nie stracił HP. Zastępca Stal. O, nie wierzę mi do głowy. Niestety, weźmiemy karabin szturmowy. Twardy jest. Mocno twardy. W sumie, czy ja mam jakiś granat elektromagnetyczny, czy go opyliłem? W sumie idealnie by się teraz przydał granat EM. Okej. Okay. Tylko muszę... Pala! Tomi, uciekaj! No, Tomi, dobij go. Tomi! Dobra. Idziemy stąd, chodź. Nie chcą nas tu. Jeszcze pozbędziemy się może tego typa tam na górze. Karabin snajperski. Czekajcie. Okej. Okay. Chodź ze mną, Tomi. Nie chcieli nas w Megatonii, nie wiem dlaczego. Dlatego lecimy teraz do pana Berka. Ale będziemy źli po takim deserze. Okej, okay, co to jest? Jesteś na głodzie, wódka. Weźmiemy sobie... Coś naprawimy, może nie będę leciał dalej w narkoty, bo mogę się nieźle naprawdę dowalić. Okay, pistolet maszynowy. I możemy iść. Dobra, do ten Penny Tower zatem. Wysadzić Megatonę. Wiem w sumie, że czasem rzeczy, które ja robię, nie do końca może są dobre dla mojej przyszłości. Jednakże Fallout jest właśnie pod tym względem fajny, że można robić różne rzeczy. Mimo tego, że w Megatonie mógłbym mieć domek, bo jeżeli bym był miły dla Megatończyków, wtedy mogę dostać domek. Tak, tutaj ja nie chcę dostać tego domku w Megatonie. Przejmę sobie cały ten Penny Tower. Ten Penny Tower będzie moje. Ja wam to mówię. Ja wam to obiecuję.